Warszawie to kilkadziesiąt hektarów łąk, na których w pierwszą sobotę czerwca spotyka się prawie 100 tysięcy ludzi na spotkaniu młodych Letnica 2000. Ludzie Letnicy żyją wyborem Chrystusa. Ich przeszłość, teraźniejszość, przyszłość jest Jego. Wiara to modlitwa, taniec, śpiew. Tworzą wspólnotę, która pragnie radować się z wiary. Ludzie Letnicy to młodzież i dorośli. Każdy znajdzie coś dla siebie. Od dzieci do najstarszych. Dlaczego właśnie pola lednickie? Miejsce to wybrano, ponieważ według przekazań historycznych na wyspie na jeziorze Letnickim miał miejsce chrzest Polski. Papież, święty Jan Paweł II, zapoczątkował spotkanie młodych Letnica 2000. Błogosławił wszystkim działaniem dominikanina ojca Jana Góry. Kiedy żył, na każde spotkanie przygotowywał swoje orędzie. To za nim. Tą drogą poszli kolejni papieże. Pomysłodawcą spotkań był dominikanin ojciec Jan Góra, który zmarł 21 grudnia 2015 roku i został pochowany na polach letnickich obok głazu świętego Jana Pawła II. Tegoroczne spotkanie nad Letnicą odbędzie się 4 czerwca 2016 roku. Okazji, aby to tam właśnie jechać, jest bardzo dużo. 1050-lecie Chrztu Polski, 800-lecie powołania zakonu dominikanów oraz 20-lecie spotkań lednickich. Dotknij, Panie, moich oczu, abym światło widział znów. Moje usta otwórz, bym Twe słowo głosić mógł. Chcemy patrzeć, chcemy słuchać. Ześlij, Panie, swego ducha. Jego światło, Jego serca pokój i obmyj je z ran. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Życiodajny ześlij płomień, rozpal ognia żar. Chcemy patrzeć, chcemy słuchać. Ześlij, Panie, swego światło, yeah.